Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Forever się kłania i zapraszam was na kolejny bardzo, bardzo interesujący materiał na moim kanale. Moi drodzy, tytułem wstępu, los gość, który jest tutaj, ma, o ile pamiętam, 45 lat i gra sobie z dziadkiem, który ma lat 57 i troje wnucząt, wnuków, no wnucząt, także wnukowie... Serdeczne pozdro ode mnie. I teraz tak. Kiedyś robiłem materiał właśnie na temat 44-latka, który gra w CS-a. No i jak sobie radzi walcząc powiedzmy na dzieci. No bo powiedzmy 44 lata, a 20, no to można powiedzieć, że prawie jak jego, jak ich ojciec. No i w odpowiedzi na ten materiał przesłali mi kilka właśnie swoich demek, żeby pokazać, że starsi gracze również wymiatają. Dziadek na swoim, że tak powiem, na swoich barkach dźwiga 15-letnie doświadczenie, jeśli chodzi o Counter Strike'a. Począwszy od, wiecie, od 1.6, także można powiedzieć, że to jest CS-owy, nie wiem, ojciec chrzestny. Albo faktycznie dziadek CS-owy, który, wiecie, zaczynał już na swoich latach świetności, kończywszy na emeryturze. Bez obrazy, ale tak to akurat fajnie się złożyło. Ajajaj. I teraz tak, jeśli chodzi właśnie o rangi, ponieważ też to pewnie was interesuje. Rangi są to wysokie goldy, bodajże gold 4. Często wrzuca ich na kałachy. Często też mniej więcej, chyba nie jestem pewny, czy tego kałacha wbili. Wydaje mi się, że wbili, jeśli dobrze pamiętam, 4 razy. Nie jestem aktualnie w tej chwili pewny, ale w tym kałachu byli, no i aktualnie znajdują się w goldzie. Zdarzało się też, że grali na graczy, którzy byli nawet w orzełkach, także sobie radzili. No tutaj początek dziadka nie jest rewelacyjny bez fraga, ale spokojnie się to wszystko bardzo fajnie rozwinie. Też wziąłem taką akurat mapkę, gdzie no Vertigo bardzo rzadko widuje. Co prawda. No i zobaczymy, jak sobie dziadek radzi. Jest to jeden chyba z takich, można powiedzieć, pierwszych meczów, ponieważ zdarza im się, że piją sobie różnego rodzaju napoje wieczorem. No i kolejne gry już nie są, że tak powiem, nie mają takiego dobrego performance'u jak, powiedzmy, pierwszy czy drugi mecz. Myślałem, że tutaj dziadek będzie z trzecim fragem, ale nie udało się. I teraz zobaczymy sobie rundkę kolejną. Uważam, że CSGO to nie jest gra, która ma jakieś maksymalne ograniczenia wiekowe. Minimalne, wiadomo, że trzeba mieć tam 18 lat, wiadomo. Czy tam, nie wiem, 16, nie wiem, jakie tam PEGI są ustawione na CS-ie, ale limitu nie ma. 80 lat, 90 lat, 100 lat. Kurczę, jeśli potrafisz korzystać z komputera, masz jakąś tam koordynację, oczy, dłoń, myszka, klawiatura i tak dalej, to spokojnie można grać w każdym wieku. Tutaj dziadek nam powoli się rozkręca, ma 4 fragi, gra ze Skarem, Crimson Web. Tutaj powinno być raczej Grotto. Zobaczymy. No chcę zobaczyć, jak on w ogóle gra. Jak sobie radzi. Właśnie Vertigo to jest taka mapa, która polega bardzo mocno na granatach i z tego co widzę tutaj Terror w miarę te granaty ogarnia. Ale timing co? No i kątem oka zauważył. Jest, no i dziadek z fragiem. Mamy teraz sytuację, że bombsite B jest kompletnie zamknięty. Terror go totalnie odcięło. A w dalszym ciągu nie mogą paki podłożyć. Jest jeden frag. Tutaj na blisko po lewej jest jeden gościu, o którym chyba dziadek sobie nie zdaje sprawy. No, 57 lat, refleks jeszcze jest. Jest kolejna rundka. No kurde, wydaje mi się, że dziadek głównie jest to Scar 20 Master. Wydaje mi się, że kiedyś chyba ten Wardenga awansował do globala grając tylko z Karem i tylko na Mirku, na tikecie. Tak mi się wydaje. Trzaskał Mirka co chwila. No i tak awansował do globala. Tutaj powinien być kolejny frag. Bardzo ładnie.
Wiecie, używanie Scara to jest jak używanie P90 czy innych broni. No jest w grze, więc kurde, dlaczego nie korzystać z niego? Też w profesjonalnych meczach też zdarza się, że ten Scar jest brany po prostu. Jest kupowany, jest używany. I często zdarzało się też tak, że ten Scar po prostu ratował rundy. Mamy teraz rundkę pistoletową po stronie Terro i tutaj wszyscy jak jeden mąż lecą na bombsite B. Pamiętajcie, że to są goldy, które w miarę dobrze grają. I naszego dziadka, który ma 57 lat, więc to na pewno nie będzie też taka gra jak powiedzmy 16-18-latka, który gra już naprawdę też długo w CS-a. Wiecie, wiek też robi troszkę swoje. Koordynacja nie jest już taka jak powiedzmy za młodu. Też czas reakcji, no chcąc nie chcąc siłą rzeczy troszkę spada. Ale biorąc pod uwagę jego grę, ilość fragów 13, co jak widzicie mieści się w średniej, tak jakby wszystkich graczy na serwerze, no to kurde, jestem naprawdę pod wrażeniem. Ale z tego co widzę, to tutaj runda w rundę są jakieś rasze. No, poszedł tam chyba Hejdzik z tego P90. Jest kolejny plant. No i zobaczymy, jak się to tam rozwinie. No niestety tutaj nie siadło. Ale zobaczmy, jak sobie radzi reszta przy okazji. Będziemy mieli też pogląd, jak sobie radzi reszta chłopaków, którzy, zaznaczam, są młodsi od naszego dziadka. No, nie było źle, co wy na to? Dobra, po stronie Terror w końcu możemy zobaczyć jakąś grę nie z karem, nie jak tam autokampom, tylko lecimy z kałaszkiem. Z naklejkami. Tutaj prawie z fragiem był. No, gościu tylko. Dziadek nie kurde w biegu, nie wiem jak żeś to trafił. No, headshot kurde nie z tej ziemi. Jeszcze na tym tickrate to tak słabo wygląda. Jest kolejny frag. Dziadek to tam się nie szczypie w tańcu. I patrzcie, skina w ogóle ma do operatora swojego. Jezu, to jest. Jak to brzmi w ogóle, jeśli chodzi o CS-a? Operator. Operator wózków widłowych. Co de facto praca szacuneczek. Żeby zdobyć uprawnienia to. Ło, panie. No i los gość. To zaś 45-latek z koską dał sobie też również radę w tej rundzie. Chcecie tak sobie pomyśleć, że ja tutaj 30 lat, dziadek 57. Gdybym tak pograł właśnie jeszcze do tych 57 lat, to kurde, aim byłby jak robot. Jak Furious, jak Scream. Dosłownie machnąłbym myszką i od razu zaraz 5 headshotów i jajsik. Ale nie no, muszę przyznać, że jak na swój wiek dobrze gra, przede wszystkim należy się szacuneczek dla dziadka za to, jak gra, że w dalszym ciągu gra w tego CS-a, że dalej gdzieś jest ta iskierka uczucia, że w dalszym ciągu ten Counter-Strike znajduje się, że gdzieś tam właśnie taki malutki fragmencik w jego sercu jest przeznaczony tylko dla Counter-Strike'a. I to mam nadzieję, że do 60 się nie zmieni. Albo i do 70. Życzę jak najdłużej. Do stówy. Do stówy masz dziadek ciągnąć tego kantera i potem za te 43 lata wyślesz mi demko. Już pewnie z Counter-Strike'a może Worldwide Offensive, czy jakąś tam inną, nie wiem, CSGO 2, 3 czy 10, co tam wyjdzie. Także masz mi wysłać demko jeszcze za te X lat. A tak już będąc na poważnie, no to właśnie mimo wieku dobrze gra w CS-a. Adekwatnie do rangi zdarzają się, wiecie, lepsze mecze, gorsze mecze.
Możliwe, że tutaj już było tak zwane po kilku głębszych ten meczek. Koordynacja jest w niektórych momentach, w dalszym ciągu tam brakuje, wiecie, takiego szybszego czasu reakcji. Być może Vertigo to też nie jest jakaś tam mapa często przez nich ogrywana. Do końca nie wie tak jakby gdzie się wcelować po wychyleniu na przeciwnika. Czasami ten celownik leci troszkę niżej niż głowa, troszkę wyżej niż głowa. Troszkę bardziej na prawo, bardziej na lewo właśnie od przeciwnika. Ale to tak jak mówię, to kwestia możliwe, że jeszcze tam dopracowania, do szlifowania, ale to są takie casualowe gry. Nie grają po powiedzmy 10 meczów dziennie. To są bardziej takie, wiecie, pod fan, pod żarty, żeby sobie pogadać, żeby się pośmiać, porobić sobie jaja przy grze. Wydaje mi się, że gdyby grali na poważnie, to byliby troszkę wyżej niż gold. No i podczas tych rozgrywek, gdyby tam, wiecie, nie zażywali, nie pili napojów, tak to nazwijmy, to graliby o wiele, wiele lepiej. Ale tak jak mówię, to nie jest, że tak powiem, nie każda gra musi być taka, wiecie, hardkorowa, że wiecie, trzeba napinać każdy mięsień swojego ciała, żeby zrobić te 30-40 fragów, żeby wygrać mecz. Warto też czasami sobie wyluzować, warto też czasami sobie, no może nie odpuścić, ale czerpać właśnie fan z gry. Gry powstały po to, żeby odciążyć człowieka, żeby móc się zrelaksować, żeby móc uciec od problemów życia codziennego. Żeby właśnie spotkać się z kumplami w tym świecie internetowym, żeby właśnie się pośmiać, porobić sobie jajca. No i spędzić wspólnie ten czas, tak wiecie, w spokoju, na luzie. Wychillować przede wszystkim, wychillować. Także nie wiem jak wy... O! To był akurat bardzo, bardzo ładna reakcja, bardzo ładny headshot, to mi się podobało. I kurde, dziadek, na sam koniec, w ostatniej rundzie. Ostatni chyba frag i takie rzeczy mi tutaj robisz. Dawaj, jest! Kolejny frag, kolejny headshot. Gratuluję, gratuluję. No dziadek, 20 fragów. O tam, FRG. Można powiedzieć, frog powiedzmy. Bardzo, bardzo dobra gierka. Także... 57-latek też może grać w CS-a. Starsi również. Polecam. Ogólnie gierka bardzo, bardzo dobra. Być może gdybym zobaczył demko na jakiejś takiej bardziej popularnej mapie typu Inferno, Mirage, Cache, może być nawet Dust 2. Możliwe, że tam gra by wyglądała inaczej, ponieważ wiecie, te mapy są od dawna bardzo znane. Vertigo w takiej wersji, jak jest teraz, no trzeba doszlifować granaty, flesze. Dużo jest tam akurat takich punktów, które trzeba się wcelowywać naraz przy wychylaniu. Możliwe, że wtedy wynik i ogólnie sama gra wyglądałaby troszkę inaczej. Możliwe, że też gdybym brał właśnie pierwsze demko pod uwagę, które było grane jeszcze zanim właśnie, jak rozpoczynali sesję ze znajomymi, a nie tam któryś mecz z rzędu, bo wiecie, spędzacie czas w gronie męskim. Im dłużej od początku spotkania dalej, tym domyślacie się, czym może to się kończyć, jeśli chodzi o waszą koordynację, prawda? Ale ogólnie dobrze sobie radzi i porównując właśnie jego grę do gry młodszej mojej widowni, gra świetnie, gra rewelacyjnie. Także mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. No niecodziennie 45-latek i 57-latek wysyłają mi swoje demka do oceny. Także wielki szacunek za to, że chcieliście tutaj panowie pokazać jak gracie. Duży plus, duża łapka w górę ode mnie w waszym kierunku. No i jeśli materiał wam się też, widzowie moi, spodobał, zostawcie też łapeczkę w górę pod tym materiałem. I też łapeczkę właśnie w górę dla dziadka i dla los gościa, których tutaj oglądaliśmy wraz z ich znajomymi. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam was bardzo mocno. Pozostańcie jak zwykle forever young i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się. Pa, pa!